Piękne miejsce takie jak to. Wokół soczysta młoda zieleń, śpiew ptaków, szum wiatru. Wspaniałe miejsce. Kiedy jestem w miejscach takich jak to, wtedy przypomina mi się pieśń, która jest w naszym śpiewniku, jedna z najpiękniejszych. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkiś Ty. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, jak wielki i fantastyczny jest Pan Bóg. Jak wspaniały jest nasz Bóg, który objawia nam się w takich miejscach jak to. Objawia swoją mądrość, objawia swoją moc, objawia swoje niezmierzone, wspaniałe miłosierdzie i miłość. Chcę Wam opowiedzieć o moim Bogu. Jest wiele przymiotników, którymi opisujemy Pana Boga. Są porównania, którymi próbujemy opisać Bożą rzeczywistość. Mówimy, że Pan Bóg jest wszechmogący, że jest miłosierny, że jest łaskawy. Wiele, wiele różnych określeń, które starają się ująć Bożą rzeczywistość. Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Paweł pisze o trudnej rzeczy, o tym, co robi Bóg, co czyni Bóg dla nas, co uczynił dla nas w Chrystusie. Boża rzeczywistość jest trudna dla nas do ujęcia. Boży obraz jest trudny dla nas do ujęcia. Dlatego apostoł Paweł pisze, że nasze patrzenie na Pana Boga, nasza wiara muszą zostać skonfrontowane z tym, co rzeczywiście Pan Bóg czyni. Pan Bóg wymaga od nas odkrycia obiektywnej prawdy o sobie. Bóg w Trójcy jedyny, trzy w jednym. To nielogiczne, powie człowiek. Często mówimy, że Boże działanie jest dla nas nielogiczne, niezrozumiałe, że jest poza naszą możliwością zrozumienia, przyjęcia. A jednak Pan Bóg jest. A jednak Pan Bóg działa. A jednak Pan Bóg wymaga od nas odkrycia. W Jezusie Chrystusie Bóg stał się człowiekiem po to, aby człowiek mógł tę Bożą rzeczywistość w prosty sposób przyjąć. Bóg przychodzi do nas w swoim Słowie, żebyśmy my Jego rzeczywistość przyjęli. Przemawia do nas, abyśmy my skonfrontowali nasze wyobrażenie z rzeczywistością. Pan Bóg jest tajemniczy. Jest trudny do zrozumienia, trudny do pojęcia, trudny do wytłumaczenia. Ale nie jest już tajemnicą. Bo w Jezusie Chrystusie, w którym Słowo stało się ciałem, jest dla nas zrozumiały. Jest na wyciągnięcie naszej ręki, na otwarcie naszego serca i na otwarcie naszego rozumu. Życzę błogosławionego odkrywania tajemniczego, wspaniałego, cudownego Boga.